bądź posłuszny. Bądź posłuszny. Bierz ślub i rozmnażaj się. Żadnego niezależnego myślenia. Konsumuj. Konsumuj. Kupuj. Bądź posłuszny. Kupuj. Nie podważaj autorytetów. What's your problem? Masz jakiś problem? Pytałem, czy masz jakiś problem. Jak się pan przejmiewa? W porządku, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Kolego, masz zamiar za to zapłacić? To jest twój Bóg. Słuchaj, nie chcę tutaj żadnego kłopotu. Zapłać albo pomóż z powrotem. Śpi. Śpi. Tak przy okazji, bo wiadomo, że nie można brać tego dosłownie, ale jak myślicie, kim był ten gościu, bo taką miał dziwną twarz, jakby przynajmniej z Warsa przyleciał, nie? Jak myślicie, kim on może być? Zaprogramowaną tym schematem maszyną. Może być. Różne są interpretacje, nie? Ja zaraz wam powiem swoją, ale proszę. Finansistą. Finansistą, no może być, tak, dokładnie. Androidem. Androidem. Kosmitą mógł być. No, mógł być kosmitą. Wiecie, interpretacje są różne. Wielu ludzi interpretuje właśnie tych gości, którzy niby wyglądają tak inaczej, że na dzień dobry jak normalny człowiek, a za nim kryje się coś, co? Jakaś druga twarz, dokładnie. Lub interpretacje z różnych źródeł i tak dalej, moja jak najbliżej mojej, że tak powiem, to są ludzie, którzy tak naprawdę kontrolują ten świat. To są ludzie, którzy mają nas w kieszeni, wszystkich. Media, finanse, filmy, telewizję, wszystko. I teraz tak. Tu nie jesteśmy na poziomie
czy to, co ja mówię w tej chwili powiedziałem, czy to jest prawda, czy nie, czy w to wierzymy, czy nie, dlatego, że słuchajcie, tak naprawdę to, jak to się w angielskim mówi, że to jest jeden klik dalej. Czyli wystarczy tylko wejść na internet i zobaczyć sobie, kto tak naprawdę rządzi całym światem i wszystko będzie jasne. Na przykład, nie? Jeżeli tego nie wiemy, to nie wiemy w ogóle, gdzie żyjemy, w jakiej rzeczywistości. Ponieważ to, jaki oni program nam rzucą, taki przyjmujemy. I to w tym filmie jest dokładnie pokazane. Mało tego, ten film idzie dalej i pokazuje właśnie tą elitę tych finansistów, tych ludzi, którzy mają cały tak naprawdę ten świat w kieszeni, pokazują w tym filmie, jak się spotykają w podziemiach, prawda, i tak dalej, jakie mają plany i kim oni są. Zobaczcie sobie, to jest bardzo ciekawe też. Ci panowie właśnie ten gość z tymi okularami, no, widzi, że coś jest nie tak, zaczyna tam dochodzić, no i właśnie znajduje miejsce, gdzie ci ludzie się spotykają. Ci właśnie, co mają takie dziwne twarze i nie tylko. Kim oni rządzą i kogo mają pod sobą. No, to bardzo ciekawe to jest pokazane tutaj. No i tam jakieś bunkry wchodzi i tak dalej, no i właśnie wpada na taką konferencję tych właśnie ludzi. Słyszę coś. Według naszych prognoz do roku 2025 nie tylko Ameryka, ale cała planeta będzie pod ochroną i rządami naszego potężnego przymierza. Osiągnięte w tym czasie zyski będą ogromne zarówno dla nas, jak i dla was, ludzi. Daliście nam środki niezbędne do naszej dalszej ekspansji. W zamian za to przychód każdego z was ciągle wzrasta. W tym roku średni wzrost wyniósł 39%. Otrzymałem także wiadomość, że nasze siły odniosły duże zwycięstwo. Podziemna siatka terrorystyczna została zniszczona. Sytuacja wraca do normy. Oni już nie musieli mieć okularów, ponieważ dostali nowe soczewki. I przez te soczewki kontaktowe widzą, nie muszą już okularów, bo te okulary trochę tak podejrzanie wyglądają. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. To zostawiamy wam was tylko z taką myślą, bo nie będziemy wgłębiać się dalej w temat, bo byśmy musieli tutaj spędzić przynajmniej 10 godzin. I to nie, że my to sobie wymyśliliśmy, tylko mamy fakty po prostu konkretne z internetu, które może sobie każdy wejść sobie sprawdzić. I słuchajcie, żyjemy w takich czasach, gdzie cała wiedza na ten temat, w ogóle jeżeli chcemy się dowiedzieć naprawdę, w jakiej rzeczywistości żyjemy, jest na internecie. To już praktycznie nie ma żadnych tajemnic. 20 lat temu, żeby o takich rzeczach mówić, to tylko niektórzy ludzie wiedzieli, ponieważ nie mieli dostępu do takiej wiedzy. A teraz ona jest właściwie wszędzie, dla każdego za darmo. I teraz tak. O, tu następny taki filmik, też z tego filmu. Jak jesteśmy uśpieni właśnie przez telewizję. 88 rok, pamiętajcie o tym, to bardzo ciekawe. Zresztą wydaje mi się, że nie muszę tego przedstawiać, tego filmiku, bo on mówi sam za siebie. Dotąd myślałeś, że piękne paznokcie przeszkadzają w aktywnym życiu. Oto naturalnie wyglądające samoprzylepne paznokcie. Występują w 7 kolorach. Nasze odruchy są przekierowywane. Żyjemy w sztucznie tworzonym stanie świadomości, który przypomina pieprzony fatal. Dzisiaj już drugi raz przerwa transmisję. Ruch został zapoczątkowany 8 miesięcy temu przez małą grupę naukowców, którzy przypadkowo odkryli przesyłanie tych sygnałów poprzez... Od tego zaczyna mnie boleć głowa. Nie tylko ciebie.
Temu hakerowi pewnie miesiące zajęło wymyślenie tego, jak to zrobić. Bieda i zubożenie powiększają się. Równość rasowa i prawa człowieka nie istnieją. Oni stworzyli represyjną społeczność, a my jesteśmy jej nieświadomymi współtwórcami. Ich zamiarem jest panowanie nad nami poprzez zniszczenie naszej własnej świadomości. Zostaliśmy uśpieni jak w transie. To oni uczynili nas obojętnymi na nas samych oraz innych. Jesteśmy skoncentrowani tylko na własnym zysku. Oni, dopóki nie zostaną odkryci, pozostaną bezpieczni. To jest właśnie ich sposób na przetrwanie. Utrzymywać nas w uśpieniu, egoizmie i spokoju.